Caroline Derpiński przyjechała do Polski, by namieszać trochę w naszym showbiznesie i bez wątpienia to jej się udało. Nie dość, że zarobiłam pieniądze, o których większość Polaków marzy, to jeszcze mam konkretną karierę za oceanem, dzięki czemu mogę być sławna, celebrity, gdziekolwiek zechcę. Karolina Maria Derpińska, pochodząca z Białegostoku. A moje miasto to Białystok. Wyjechała parę lat temu do Miami, by tam robić karierę modelki. Wróciła do Polski i zasłynęła. Poszłam po special order do Valentino. 20 tysięcy złotych. Okej, a sukienka? Bo bardzo ładna, podoba mi się. Następnie mamy szpilki low bottom oczywiście, jak na gwiazdę z Miami przystało. A sukienka to jest jakieś 60 tysięcy na specjalne zamówienie. Inspirowane Kendall Jenner. Tak jak wiemy, Kendall postawiła mi szota i zobaczyłam, że po prostu moje klasyczne życie w Miami podoba się w Polsce, więc dlaczego nie mam być polską Kendall Jenner? No po prostu nie mam talentu, jestem ładna i mam pieniądze. Caroline twierdzi, że jest niezależną finansowo kobietą. Niemniej wiadomo o tym, że jej narzeczony to o 3 dekady starszy milioner. Dużo było kontrowersji, a to w zeszłym roku, na temat twojej relacji po prostu. Z partnerem miliarderem, nie milionerem. Caroline jednak zaprzecza, że jest z nim dla pieniędzy. Twierdzi, że pierwszy milion zarobiła sama. Uważam, że kobieta sukcesu, która jest z miliarderem, powinna być minimum milionerką. Jaka według ciebie powinna być kobieta stylowa? Ubrana w najdroższe ubranie. Teraz jest ogromna moda na taki styl old money, czyli wszystko po prostu klasyczne, ale też bardzo drogie. Ja w Miami, szczerze mówiąc, nie wychodzę z domu, kiedy mój outfit nie spełnia kryteria 50 tysięcy dolarów i niżej. Dobieram kolor out pod moje spodnie szczególnie. Także na przykład jak biorę żółte Ferrari, biorę żółte spodnie Versace. Jeżeli na przykład biorę szarego Rolls Royce'a, to wtedy muszę nałożyć jakąś szarą sukienkę. W Miami to jest bardzo, bardzo dobrze postrzegane, zwłaszcza w kręgach elity, czyli na przykład żony Miami, ale nie polska wersja, tylko mówimy tutaj o amerykańskiej. O narzeczonym wiemy niewiele, poza tym, że jest bardzo bogaty i ma dzieci starsze od Caroline. Wiemy również, że mieli głośne rozstanie, a właściwie rozstania, które Caroline relacjonowała na swoim Instastory, twierdząc, że jest to toksyczny związek. Aktualnie, jak cała Polska, jesteśmy zaręczeni. Był to burzliwy związek, pełen niedomówień, toksyczności i też dziecięcego podejścia do tego, ale to już jest za nami i aktualnie jesteśmy szczęśliwi. Ale summa summarum, para jest po zaręczynach na egzotycznych Karaibach. Nie planują na razie ślubu, nie planują również dzieci, ale planują za to... Uwaga! Jeżeli chodzi o to, co planuję, jest to coś, co zatrzyma mojego milionera na zawsze przy mnie. Chcę, aby czerpał z naszego związku jak największą satysfakcję. Poddam się zabiegowi dosztukowania, przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie, żeby mój partner miał większą satysfakcję w łóżku oraz oczywiście, żebym miała gwarancję, żeby mnie nie zostawił. Ale ja nie chcę zostać facetem, nie chcę przeistoczyć się w mężczyznę, jedynie chciałabym właśnie dorobić sobie, dosztukować, a męski narząd płciowy. Przyznam wam się szczerze, że dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Dla mnie to wygląda trochę jakby sobie robili żarty z nas. Dziennikarze łykną wszystko, a kolorowe pisma i tak będą pisały o tym, jakoby miała dosztukować sobie męskie genitalia. Czy w ogóle coś takiego jest możliwe? W sensie rozumiem zmianę płci i tak dalej, ale dosztukowanie po to, żeby mieć jakieś przyjemności seksualne? Okej, to nam też wiele mówi o partnerze swoją drogą. Nie widzieliśmy jeszcze jego zdjęć, nie widzieliśmy, jak wygląda. Wiemy natomiast już teraz, że lubi męskie genitalia. Wiele osób zastanawia się, czy twój partner daje radę w łóżku, bo jest starszy od ciebie o 35 lat. I właśnie chcę wyjaśnić, że starsi faceci są najlepsi, ponieważ są najbardziej doświadczeni. Młodzi totalnie
Z tego, co mi koleżanki mówiły, iż mój partner jest moim pierwszym, tak, byłam dziewicą. Także obecny mój narzeczony jest moim pierwszym mężczyzną, ale mam bardzo dużo koleżanek i rozwiązłych, i nierozwiązłych, także mają ogromne doświadczenie i szukają takiego partnera jak ja, także stawiamy na starszych. Czyli rozumiem, że straciłaś z nim dziewictwo. Tak. Jaki to był moment dla ciebie? Wiesz co, taki trochę przełomowy, ekscytujący też. Dosłownie nie wiedziałam, co mam zrobić. Co wiemy o dzieciństwie Caroline? Wiemy, że mieszkała w Białymstoku, gdzie próbowała swoich kroków w karierze modelingu, ale nie była wystarczająco ładna, nie była wystarczająco szczupła. Wiemy też, że borykała się z problemem bulimii i anoreksji. Natomiast wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, odkryła, że jest to jej jedyna i właściwa droga kariery, gdzie szczupłość nie jest aż tak bardzo wymagana, wręcz przeciwnie. Musi nawet troszeczkę przybrać, żeby pokazać się na wybiegu w strojach kąpielowych. Niemiło wspominam swoje dzieciństwo w Białymstoku, bo zawsze byłam inna, zawsze się wyróżniałam, zawsze uwielbiałam modę i to moim rówieśnikom przeszkadzało. Byłam obiektem dosłownie prześladowań. Dzieci mnie w toalecie potrafiły dosłownie zbić, pobić. Tak, nawet nauczyciele się nade mną psychicznie znęcali. Moja mama była dosłownie codziennie w szkole. Różne interwencje, nawet policji nic nie dawały. Ja zawsze byłam piątkową, szóstkową uczennicą, skończyłam szkołę muzyczną. Dzieci po szkole chodziły do galerii i nawet nie odrabiały pracy domowej, a ja nie dość, że właśnie miałam szkołę muzyczną, też baletową, skończyłam wiele szkół też wizażu i stylizacji i zawsze chciałam więcej. O Polsce jest głośno także za oceanem. Hi everyone, I'm Caroline Derpiński. Hot, smart and sexy. And she's so modest, isn't she? A niemal każda jej wypowiedź roznosi się wiralem po internecie. Zaprosiliśmy Caroline również do OKTV i mamy nadzieję, że to zaproszenie przyjmie. Trzymajcie się ciepło, cześć. W Miami to rzadko są prawdziwe przyjaźnie, tylko każdy bierze swojego pieska, torebeczkę, prywatnego fotografa, Rolls Royce'a czy Lambo i idziemy na lunch do na przykład Bal Harbour. Okay.